Cześć. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, dlaczego zdecydowałyśmy się na stosowanie diety ketogenicznej sezonowo, czyli tak naprawdę dlaczego w okresie wiosno-lato stosujemy dietę bardziej niskowęglowodanową, a w okresie jesień-zima ściślej trzymamy się diety ketogenicznej. Mam na imię Beata i witam Was serdecznie na kanale Keto Travelers. Na tym kanale dzielimy się naszymi doświadczeniami ze stosowania u nas diety ketogenicznej, o tym jak udało nam się zrzucić kilkanaście kilogramów oraz jak wzbogaciła się nasza wiedza na przestrzeni czasu. Ogólnie na temat odżywiania człowieka i diety jako takiej. W tym odcinku będziecie słyszeli jakieś tam podwójne ilości klików, bo tutaj Iga składa film kolejny na kanał, więc będzie sobie tam klikać w tle. A słuchajcie, zanim przejdę do głównego tematu, dlaczego stosujemy dietę ketogeniczną sezonowo, dlaczego jesteśmy zwolennikami w ogóle sezonowości? No muszę Wam powiedzieć w skrócie wcześniej o tym, jak jadłyśmy. Pierwszy rok stosowania naszej diety to było takie czyste keto. W zasadzie pierwsze pół roku to był nawet taki strict keto, 20-30 gram węglowodanów, praktycznie niezmienione makro, 5% węglowodanów, 20% białka, 75 gram tłuszczu. Myśmy nigdy nie leciały takim przysłowiowym makro, adaptacja, potem zmiana. W zasadzie pierwszy rok miałbyśmy, tak jak wspomniałam, 5, 20, 75. A drugie pół roku trochę pozmieniałyśmy już nasze makro, podnosząc białko, obniżając trochę tłuszcze, na więcej sobie pozwalałyśmy, czy to na wyjazdach, czy ogólnie na co dzień. W zasadzie to przez ten rok zrzuciłyśmy większość naszych kilogramów. Może coś tam pozostało, wiadomo, natomiast większy, taki największy spadek wagi miałyśmy właśnie przez ten rok. Wiadomo, jak to jest. No, babki zawsze mają coś do zrzucenia. To nigdy nie jest tak, że jesteśmy do końca zadowolone z tego, ile ważymy, tak? Choćby te 2 kilo i zawsze musimy to zrzucić. W lutym tego roku, po powrocie z wakacji, zdecydowałyśmy, że możemy zamknąć etap naszego odchudzania. No bo nie potrzebowałyśmy już więcej chudnąć. Ja wtedy też zaczęłam myśleć o poprawie sylwetki tak bardziej na poważnie, ale też nie chciałyśmy zmieniać diety. Czy może wracać do standardowej diety, bo w zasadzie to bardzo ceniłyśmy sobie brak, obie ceniłyśmy sobie, ja w szczególności, brak wzdęć, czy braki spadków odporności podczas na przykład okresu, tak? A rzeczy, które wcześniej no, plątały się u nas jakby non-stop. Kinga też trochę zaczęła jęczeć, narzekać, że na braki owoców, głównie grejpfrutów, wiecie, potem okazały się arbuzy. Też nie do końca miałam ochotę na trzymanie tak bardzo nisko węglowodanów, jeżeli jej to jakoś specjalnie zaczęło uwierać. No, jakby nie o to w tym wszystkim chodzi. No i umówmy się, węglowodany to też nie jest czyste zło, tylko trzeba wiedzieć, jak sobie tutaj nimi manipulować. Kolejnym z powodów było też to, że wpadła mi w ręce jakaś publikacja na temat wpływu światła słonecznego na przyswajanie węglowodanów. Wynikało z niej, że światło słoneczne i jego oddziaływanie na skórę może mieć wpływ na lepsze przyswajanie właśnie wspomnianych węglowodanów. Notabene na te same twierdzenia natknęłam się w materiałach na kanale Dietetyka Klinicznego Iwony Wierzbickiej. Nie obiecuję, że znajdę Wam linka do tego artykułu, bo nie wiem, gdzie go posiałam, nie mogę go znaleźć, więc nie mogę obiecać, że podlinkuję, a jak znajdę, to podlinkuję. Co z tego wynikło? No jakby z połączenia tych dwóch źródeł wiedzy i artykuł plus kanał Iwony Wierzbickiej,
plus to, że już troszeczkę zaczęło nas męczyć, zwłaszcza właśnie w okresie wiosna-lato, mała ilość owoców, jakby stwierdziłam, że pora na zmianę, że chyba dobrze nam to zrobi. Praktycznie całą wiosnę i lato objadałyśmy się owocami, a Kinga wcinała pudełko 200-250 gram borówek albo truskawek na raz. Zaczął się też sezon na arbuza, więc jakby codziennie były arbuzy, grejpfruty. Już nie wspomnę o tym, że ja zaliczyłam tydzień lodowy, czyli wcinanie dzień w dzień przez tydzień pudełka lodów. Być może nakręcę o tym zupełnie osobny odcinek. Dla ciekawości Wam powiem, że kompletnie nie poskutkowało to przybraniem na wadze i co do zasady, że właśnie to nie węglowodany nas tuczą, tylko nadmiar kalorii nas po prostu tuczy. Najwidoczniej cały czas byłam tutaj jakby w obrębie, operowałam w swoim obrębie kalorycznym i mój wydatek kaloryczny był w zupełności odpowiedni do ilości węglowodanów, które w danym momencie pożerałam. Kolejny z takich, może nie dowodów, ale bardziej anegdotyczne wydarzenie. Jak wiecie, przez ostatni miesiąc gościła u nas Kingi mama, w związku z tym ona zajmowała się kuchnią. No i co za tym idzie, miałyśmy miesiąc ziemniaczany, czyli tak, przez cały miesiąc miałyśmy ziemniory. No bo jak to tak, polska kuchnia bez ziemniorów? No to się tak nie da, tak? A że obie lubimy ziemniaki, no to tym bardziej ciężko było nam po prostu odmówić. Muszę się przyznać, że jeśli chodzi o ziemniaki, to tutaj już nie było tak prosto, o ile lody nie wpłynęły, czy większa ilość węglowodanów z lodów nie wpłynęła jakoś na mnie specjalnie, praktycznie tego nie odczułam. O tyle z ziemniakami była zupełnie inna sytuacja. Jeżeli zjem więcej ziemniaków niż te 100 gram dziennie, no mniej więcej, taka mała porcja 100-gramowa na talerzu, no to zaczynam mieć dolegliwości w postaci strasznych wzdęć, bóle brzucha, wzdęcia. Natomiast jeżeli trzymam się, nie przekraczam tych 100 gram węglowodanów, spokojnie przypuszczam, że kolejny miesiąc mogłabym bezkarnie jeść ziemniory i cieszyć się low carbem. Myślę, że w ten właśnie sposób znalazłyśmy sobie jakąś tam drogę, aby utrzymać naszą dietę na dłuższy okres czasu. Dietę, która nam służy, ale w sposób taki, żeby no, udało nam się przetrwać dłużej. Dla nas ewidentnie utrzymanie przez ten pierwszy rok strict keto i pierwsze pół roku strict keto, potem keto, było na tyle jakby ciężkie, że bardzo łatwo przeskoczyłyśmy w okresie wiosna-lato na wyższe ilości węglowodanów, to również zdrowych węglowodanów. No może te lody to takie niekoniecznie były zdrowe, ale widocznie tego ja osobiście potrzebowałam, zresztą Kinga wcale nie była tutaj gorsza. A jakby czy warto jest tak robić, czy nie, to pozostawiam już Wam. Każdy z Was musi sobie zdecydować, każdy z Was musi sobie manipulować dietą tak, aby dieta nie była tylko dla Was wyrzeczeniem, aby dieta była do utrzymania jakby na dłużej, bo tylko w takim kontekście jesteście tą dietę w stanie utrzymać i tylko wtedy nie powstaną jakieś efekty jojo, no bo jeżeli nagle, nie wiem, po roku rzucilibyście się na czekolady, słodycze, no bo tego Wam najbardziej brakowało, myślę, że nie ma to po prostu sensu i taka dieta nie jest dla Was. No, trzeba znaleźć coś, co pozwoli Wam utrzymać Waszą dietę długoterminowo. Dodam jeszcze tylko, że ja przez ostatnie 2 miesiące praktycznie w ogóle nie liczyłam kalorii, plus ten właśnie ten tydzień lodowy, miesiąc z ziemniorami, więc naprawdę miałam całkiem niezłe ładowanie. A mimo to moja waga no, oscyluje jakby w okolicy 63-65 kg. No, mam czasami spore wahnięcia, wiadomo, my mamy okres, my kobiety mamy okres i to się nam u nas zdarza. Ale generalnie tak uśredniając, to moja waga trzyma się w okolicy 64 kg, więc czy ja jem keto, czy ja jem low carb, no to w zasadzie o ile trzymam się właśnie mojej puli kalorii, o ile mój organizm, hormony, wszystko funkcjonuje poprawnie, trzymam po prostu swoją wagę, nie przeżeram się i
okej, no więc jakby myślę, że o to w tym wszystkim chodzi. Dobrze, słuchajcie, koniecznie zostawcie komentarz, jak u Was to wygląda, takie długoterminowe trzymanie diety, czy Wy też stosujecie jakby w kontekście keto bardziej ją sezonowo, czy uważacie przede wszystkim, że ziemniory to grzech śmiertelny? A czy odpowiada Wam może bycie na bardzo niskich węglowodanach w stylu 20-30 gram, na przykład przez cały rok, tak? Chętnie poczytam o Waszych doświadczeniach i Waszych opiniach na ten temat. Jeśli odcinek Wam się podobał, no to standardowo zachęcam Was do zostawienia łapki w górę. Przypominam o subskrypcji naszego kanału, bo to, żeby nie przegapić no, innych ciekawych odcinków, mam nadzieję ciekawych, które dla Was szykujemy. Na końcu filmu znajdziecie też linki do innych naszych filmów, do innych propozycji, które wybrałyśmy. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.